Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 10 odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 4. No i moi drodzy, ruszamy na kolejną misję do Menego. Co prawda wiem, że mamy tam jeszcze Bruce'ego, ale na razie sobie go odpuścimy. O! Nico Bellic! We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dmitry. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies! You robbed Bulgarin, you killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin? It was not my choice! I will find you, Nico! I have burnt you and your cousin out of Hove Beach! I will smoke you out of any other hiding place you have in this city! See you soon, Nico! No, mamy trochę przerąbane, ale spokojnie, damy radę. Dobra, kolejna misja. Uliczne porządki. Misja u Menego, oczywiście. Okay guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Okay, officer, please, I need you this way. Thank you. Tight up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer, a little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man, word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking... Punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Dobra, lecimy na kolejną misję. Uda się na Windmill Street, dobra. No i chyba znowu będziemy musieli sobie trochę postrzelać, z tego co pamiętam. Chociaż te misje dla Menego jakoś tak nie jarały mnie nigdy. Znaczy sama postać spoko, ale jakoś tak, nie wiem, no te misje dla Menego takie średniawe zawsze jakieś były. Ale dobra, lećmy. Zobaczymy, co on tam ciekawego tym razem ma dla nas do zrobienia. Pozbądź się czu... A, tak po prostu! No dobra. Kurde, uciekają. Dobra, w takim razie muszę... O kurde. Musimy ich gonić. Tylko pytanie, jakie ich... Aha, z ponad 100 naboi. Dobra, myślę, że mam mniej. Po tamtego, moi drodzy, jeszcze wrócimy spokojnie. Okej. Na szczęście w GTA 4 już bardzo fajnie strzela się do ludzi w aucie. Jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmiało. Kurde, coś bezdomni mi wchodzą pod koło. Okej, czyżby to wszystko? Tak. Okej, prosta misja. Nie powiem, że nie. Dobra, moi drodzy. I z tego co widzę, nie mamy aktualnie żadnej misji dla Menego. Dobra, to jedziemy sobie do Bruce'ego w takim razie. Ja tylko jeszcze sobie po drodze, moi drodzy, pozwolicie, że kupię kamizelkę, bo trochę jej straciłem. Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Yeah, it's all business with you, kid, but that's okay. Money's what makes these streets sing, man. I'll call you when I get more work. Stay safe, stay real. Aha, czyli on do nas odezwie się później. Dobra, czyli na razie i tak dla Menego żadnej misji nie zrobimy póki co, więc mówię, właśnie możemy ruszać w tym momencie do Bruce'ego. Tylko właśnie koniecznie pojadę sobie, kupię kamizelkę kuloodporną, bo mamy z tym trochę problem. Bardzo mało jej mam aktualnie.
Do tego kamizeleczka się przyda. Szybko, 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 zanim oni do tych bramek podjadą. Jak oni tam podjadą, to ja kurde już nie wydostanę się z tych cholernych bramek. Dobra, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Niko, zapłać te 5 baksów i lecimy. Dobra. Nice, have a nice day. O, ktoś dzwoni. My advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Oh shit. No dobra, no to mamy trochę lipy, bo Roman, jak widzimy, trochę się wciągnął w hazard. A to nie jest zbyt niebezpieczne. Bo jak się uzależni, to będziemy mieli niezłe problemy, no ale... No cóż, no Niko chyba nie zamierza do niego zadzwonić. Czy coś, chyba że ja powinienem zadzwonić. Może to nie jest oskryptowane. Może teraz jest test mojej empatii. Czy ja zadzwonię do Romana, czy nie. Dobra, to co, wbijamy? Może lepiej schowajmy broń? Mimo, że to sklep z bronią, to schowajmy broń. Kurde, pancerz chce synu, a nie rakietnicę. Dobra. Maduri dzwoni. Hey, Niko. You tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. No dobra, do Elisabety na razie też spoko postać, ale na razie jej nie będziemy odwiedzać z tego względu, że Brucey'ego mam po prostu bliżej. Pojedziemy sobie wpierw do niego, jak już tu przyjechałem. A następnie pojedziemy sobie do Elisabety. Dobra. Powiem wam, nie mam pojęcia, jak wiele gry już przeszliśmy. Bo GTA 4, z tego co pamiętam, jest chyba minimalnie krótsze od San Andreas. Także ta seria na pewno nie potrwa tyle odcinków, co właśnie ze San Andreas. Wydaje mi się, że około 30 odcinków nam zejdzie na skończenie czwórki. Znaczy tak będzie, to zobaczymy. Tak obstawiam, że właśnie mniej więcej już chyba 1/3 gry przeszliśmy. Chociaż nie jestem pewien. Ale zobaczymy, no. Nie wybiegajmy w przyszłość, prawda? Ja tą grą chcę się pocieszyć jak najdłużej. Kurde. Do GTA zawsze sobie chętnie przejdę. W przeciwieństwie do piątki. Nie, fani piątki, nie hejtujcie mnie, proszę. Znaczy wiecie, jeśli chodzi o aspekty fabularne, to piątkę stawiam dopiero na 4. miejscu. Wiem, boli, ale dobra. Orientuj się. Pewnie jakaś buła, czy coś. Hey man. Hey guys. Taxi. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Niko, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me killed, that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound! Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. You got to be kidding me! I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, the cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Ja pierdzielę, Brucey mnie rozwala. Jeszcze ta misja. No dobra. To tak, co my będziemy musieli zrobić? Uda się do kawiarenki internetowej, okej. Z tego co pamiętam, to moi drodzy, z tym gościem nie będzie tak prosto. Znaczy w takim sensie, że nie, że wtulić się w jego męskie ramiona. Ale w takim sensie, że
to będzie jakby bardziej skomplikowany proces niż wam się wydaje, o tak powiem. To mi się właśnie już podoba, że to GTA już nie jest takie proste, że po prostu gdzieś jedziemy, od razu wszystko robimy i koniec, nie? Właśnie tutaj z niektórymi misjami to tak nie działa. I to mi się podoba. Realistycznie jest. Chociaż dzisiaj wiadomo, no gry już nie, gier nie reklamuje się już filmowością i ogólnie filmową fabułą, bo gry już to od wielu lat posiadają, znaczy może nie od wielu, ale od kilku lat już to posiadają, przynajmniej od generacji PS4. Dlatego aż tak tego się nie reklamuje już, ale kiedyś filmowa fabuła to było coś, co naprawdę robiło dobrą reklamę grze. Dobra, Bruce Lee dzwoni. Właściwie my do niego. I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You're an animal, man. Eat him alive, okay? Dobra, użyj komputera, aby odwiedzić Love Meat Net i znaleźć French Toma. Ja pierdzielę. Roman's cousin. It's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Dobra, tak, to jest śmieszne, że ta babka nie może zapamiętać naszego imienia do końca gry. Dobra. Love Meat. No, niestety szukamy chłopa. Dobra, matko. W ogóle to jest ciekawe, że możemy na jego profile wejść, patrzcie. Jeden. Masakra. Dobra. To co ciekawe, mamy tu też Niko. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jestem wrażliwym chłopcem, który potrzebuje wtulić się w silne męskie ramiona. Trzeba się mną opiekować. Chcę, żeby mi mówiono, że jestem... Ja pierdzielę. Przeczytajcie to sobie, jak chcecie, zapauzujcie sobie filmik. A tymczasem jest French Tom. Dobra. Umów się. O matku. Ja nie chcę tego robić. Okej, wysłuchaj zaproszenie, wyloguj się. Dobra. Jak tu się kurde... O, logout, dobra. No i właśnie, będziemy musieli, moi drodzy, poczekać, aż on... chyba odpisze. I tymczasem to wszystko właśnie. Także widzicie, to nie jest takie właśnie proste. Bo musimy się z nim umówić na tą randkę i tak dalej, także... No, jest tutaj naprawdę dużo realistyki, to mi się podoba. A tymczasem lećmy, w ogóle taka scenka z Bruce'em była świetna, naprawdę. Nie no, Roman małe w układaniu takich portali randkowych, się chyba zgłoszę do niego. Tak powiem mu, Roman, zapisz mnie na Tindera, bo szukam dziołchy. A on powie, dobra. Zrobię ci jakiś opis, że musisz się wtulić w męskie ramiona. Dobra. Także moi drodzy, jedziemy w tym momencie do Elizabety. Jak się mogliście domyśleć po imieniu i nazwisku, nie jest ona tutejsza, w sensie nie jest ze Stanów. Tylko jest imigrantką z w sumie, nie wiem skąd, ale chyba z jakiejś Ameryki Południowej. Znaczy z jakiejś, no, z Ameryki Południowej na pewno, ale nie wiem z jakiego kraju konkretnie. Dobra. No co za idiota! Kurde, gościu, ja tu akurat serio miałem pierwszeństwo, no. Znaczy ja wiem, że on już skręca, powinienem go puścić w takim momencie, no ale... Ale nieważne, ja miałem pierwszeństwo. Nią. Tak, lubię udawać dźwięki samochodów. Dobra, jedziemy. O kurde, zmieszczę się? Riders on the storm, o cholera, no to żem się zmieścił. No kurde, odpicujcie się, ludzie. O nie, na bramkach stoi. Dobra, robimy to inaczej w takim razie. Suwać żyć. Okej, okay. Ej, no what? No jeszcze helikopter mnie goni. Ej, no what the hell, no przecież, ej. No do cholery, no on powiedział, ej, you paid, have a nice day. No i co to miało być? A never mind, dobra, uciekniemy, to jedna gwiazdka jest. Co nie zmienia faktu, że jest to irytujące, kurde, duszę się w tym pokoju. Musimy skończyć nagrywanie szybko, bo oddychać muszę, bo się uduszę. Pozdro dla komatych, a tymczasem lećmy za. Taki rasistowski żart z mojej strony, wybaczcie. Dobra, skupiliśmy ich w miarę szybko. Ogólnie wiecie, ja nie, rasizmu nie pobieram, żeby nie było i tak dalej, ale... Ale no pewne aspekty... Wiecie, troszeczkę jest to zabawne, że z pewnej, no... Można powiedzieć tragicznej sytuacji ludzie na świecie zrobili mema, no bo... To było tak wałkowane jeszcze... Protesty w cudzysłowie. No. No cóż. No zrobiono z tego po prostu mema. Dobra, Elizabeta widzę jest niemalże w tym samym miejscu co. Co ten. Meny. Dobra, no i pogadajmy. Zrobimy sobie dla niej jeszcze jedną misję. Irlandzkie szczęście. O, poznamy teraz pewną rodzinkę.
that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that shut him up. Fucking punk. Oh, hey, ¿cómo hey, estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh! True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. No, już nas obgadują. Jeśli słyszeliście mój burczący brzuch, to wybaczcie. Muszę iść zjeść coś. Dobra. Where we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Okej. No dobra. To weźmy sobie jakieś autko. Weźmy sobie to, niech będzie tak stoi, to może będzie otwarte, a jednak nie. Także udaj się do budynków South Bohan. Okej, na szczęście alarmu nie było. Okej, to jest też fajne, że możemy szybko wciskać WS i dzięki temu Nico bardzo szybko się włamie do auta. To jest świetne. Dobrze. To łe. Ruszajmy w takim razie. Suwać dupy! Lecimy. Dobra, moi drodzy, myślę, że to będzie ostatnia misja już w tym odcinku. Albo i nie, nie wiem. Chociaż chciałbym, żeby była ostatnia, szczerze mówiąc, bo jest mi gorąco i jestem głodny. Dlatego chyba będzie ostatnia, ale jeszcze zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra. Wejdź na dach i podnieś karabin snajperski. Kurde, jak mi burczy ten brzuch, gadamy. No jeszcze 15 minut temu nie byłem głodny, a teraz nagle, kurde, mój brzuchol coś mówi do mnie. Mówi do mnie, zjedz coś. Zjedz coś, bo umrzysz. Jedne burczenie w brzuchu to jest takie... Nie lubię tego słowa, ale go użyję, to jest takie cringe'owe. Zwłaszcza jak wiecie, siedzicie w klasie, jest cisza i buuuu, i tak wam burczy ten brzuch, nie, to jest przeromane. Dobra, jesteśmy na miejscu. Paki i jego współpracownik przybyli obserwować spotkanie za pomocą lunety karabinu snajperskiego. Spoko! Dobra. Jej, już normalne celowanie. Dobra, może nie przybliżajmy aż tak, obserwujmy ich. No i co? Coś się tu wydarzy? Ale się sobie chyba tylko gadają. Użyj myszka do celowania, no serio? Myślałem, że muszę na strzałkach. Oj, coś się kłócą chyba. Wow. Kurde, Nico, przeładuj. Dobra. W dupę dostał. Okej, okay, pomogliśmy mu. Pięknie. 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 Ciep. Chyba się udało, co? Udało się czy nie? Nie wiem. No celu żadnego nie mamy. Okej, okay, zapisywanie gry. Super. Those dealers double crossed your boy. But I managed to keep him alive. Manami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? No dobrze.
To tak, moi drodzy, ile mam czasu odcinka? 19 minut, 20 w sumie. No dobra, pojedziemy na jeszcze jedną misję, niech będzie. Czemu by nie? Ciep. Dobra. Gdzie nasza fura? Yo, what the fuck? Dobra. Dosyć blisko jest Elizabeta, więc spoko. Pojedziemy sobie na tą jeszcze jedną misję i to będzie już na tyle. Haha, przejechałem na czerwonym, fuck the police. Żeby było jasne, w rzeczywistości tak nie jeżdżę. Spokojnie. Ło, cholera. Podjedziesz? Podjedzie. Czemu Little Jacob ma łapkę w górę? Błoch nadal jest zdenerwowany, jestem na gnojka tego Dimitriego. Umiesz ty prowadzić pojazd, udało nam się uciec stamtąd. Nie wychylaj się za bardzo, zaraz będziemy w kontakcie na razie. Aha, dobra, dobra. Okej, okay. Starci na proch. Kolejna misja, lecimy. Prawa autorskie lecą w rucho, tak. I say disco, you say party. Czy ona jest lesbijką? Możliwe, ale nieważne. Takie moje podejrzenia. Czemu tam stał klonek Zibita, ale dobra, never mind. Lecimy. Dobra. Ta misja będzie dosyć długaśna, ale spoko, zrobimy ją, nie ma problemu. Parararirara, byle żeby brzuch mi co chwilę nie, wiecie, nie burczał, chciałem powiedzieć, nie wibrował. Elizabeth don't get me to do shit. I just like to keep an eye on things. There ain't a deal in this town I don't know about. I own this city, for reals. Yeah? Well, how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, player. Slinging rocks on the corner, sticking cats up, off. Nie mam pytań. Ja pierdzielę, to tylko ja mogę coś takiego odwalić, nie? Dawaj, Playboy, siadamy. Ja pierdzielę, co za fail. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cat say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Slongberg Sachs bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this new. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war is what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways. Be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit, dog. Okej, moi drodzy, tak dodam od siebie, że Johnny, którego poznaliśmy, jest to oczywiście protagonista pierwszego dodatku do GTA 4, The Lost and Damned, który sobie również oczywiście rozegramy od razu po skończeniu czwórki. A tymczasem lećmy. Kiedyś Rockstar miał łeb, potrafił robić dodatki i inne takie, a teraz to kurwa. Idź pan z tym Rockstar. Dobra, jesteśmy na miejscu. No dobra, podążaj za Playboyem i spotkaj się ze wspólnikiem na trzecim piętrze. Lecimy. Buyer or some
Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Czemu ty mówisz ciągle do nas money? Money, money, money. Hopie. Ja mam na imię Niko, a nie pieniądze. I znowu źle przetłumaczone, że koleś jest na trzecim piętrze. A to nie jest trzecie piętro, to jest drugie piętro. No ale dobra. Już nieważne. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Tak się typowo właśnie zachowuje policja podczas dealowania. Przynajmniej tak zawsze w filmach się pokazuje i gra i tak dalej, że właśnie... Policja zawsze po pierwsze pyta się o towar. Czego nikt nigdy nie robi. Tak normalnie. Przynajmniej mówię, tak to wygląda w filmach. I tu musimy, moi kochani, naprawdę uważać. Jak widzicie, mamy tu antyterrorystów, którzy mają pancerz. Także grubo, moi drodzy, grubo. Dobra, musimy chyba lecieć na górę, wydaje mi się. Na górze są przeciwnicy, więc domyślam się, że właśnie na górę. Pięknie. Shotgun się tu bardzo przyda, tylko niestety kończą mi się, no właśnie w tym momencie skończyły mi się naboje. Dobra, Playboy, spokojnie, dobra, to prowadź w takim razie. Pięknie. Na szczęście na headshota padają chyba na jeden strzał. Dobra. Fajnie też, że oni mają tą MP5, MP5 naprawdę dobra broń. Pięknie. Kurde, pamiętam jak na PS3 tą grę przechodziłem, to oczywiście nie dało się strzelać pestek, bo tam było autocelowanie. Ono było spoko oczywiście, ale ono zawsze działało, wiecie, gdzie w tułów. I to było przerąbane, bo to musiałeś pół godziny w typa pakować. A teraz można pestkę walnąć i tyle. Po sprawie tak naprawdę. Okej. Dobrze, że kupiłem sobie tą kamizelkę. Co prawda tutaj jedna leży, ale... Wolałem jednak kupić mimo wszystko. Dobra. Pięknie. Okej. Wezmę sobie w razie czego shotguna. Kurde. Nieźle mnie obił, chłop. No dobra. Musimy iść w celowani. Dźwięk przeładowania z Half-Life'a. Dobra, ostrożnie. Bo nie wiadomo, czy ktoś nam tu jeszcze nie wychyli. Póki co wydaje się czysto, ale wolę jednak iść wcelowany. No właśnie. Dobra, i tutaj naprawdę ostrożnie. Okej, mamy motocykl. Dawaj, Playboy. Okej, wiem, że może motocykl to nie jest najlepsza decyzja, ale nie mam innego wyboru. Kurde, serio? To jest zamknięte. Tędy nie wyjedziemy. Dobra, moi drodzy, ale widzę już drogę, jaką możemy obrać. Jazda na tym motocyklu to jest porażka. Okej. Tędy. Teraz tutaj. I w tej alejce powinni nas zgubić. Dobra, udało się. Zabierz Playboya z powrotem do jego mieszkania. Okej. A, tu mi pokazuje drogę, spoko. To pojedziemy tędy. Died instead of being caught by them feds. You take a bed on a heroin beef, you ain't seeing life for a long time. You riding up in that shit, yeah? A future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats that do that sort of time. And if your friends on the inside? My man's Dwayne Forge is inside on a crack beef. He showed me some shit back in the day, but shit. When he gets out, if he ever does, won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic,
meth? Shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? For sure. Reach for the stars and all that shit. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and stick-up artists. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs are just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now, I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Okej, taki dosyć fajny dialog, trzeba przyznać. O pewnych zmaganiach czarnych w Nowym Jorku. Dobra. Ja pierdzielę. Jazda motocyklem w deszczu to jest po prostu samobójstwo. Nie wiem, czemu ja to zrobiłem. Znaczy, to był jedyny pojazd dostępny obok, ale... O matko, boję się tym jechać dalej, no ale dobra. Wiecie, jak ja miałem taką sytuację, że wracałem motocyklem z misji, bo właśnie to też był jedyny pojazd, jaki stał sobie. Wiecie, co się stało? Przypierdzieliłem w auto, czy tam w drzewo i Niko wypadł mi z motocykla i zginął, nie? A to już był koniec misji, dosłownie. Także... Naprawdę nie lubię motocyklami w tej grze jeździć, jeździ się tragicznie. Ale dobra, jesteśmy. Okej. Dobra, moi drodzy. Także zapisywanko oczywiście. No i mamy Playboya w kontaktach. I moi drodzy, tutaj już odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 4. Na razie.